Dziadku, opowiesz mi historię? Oczywiście, opowiem Ci historię o polskim rejsie dookoła świata. 16 września 1934 roku statek Darpo Morza wyruszył w rejs. Ten statek płynął 352 dni. Ile w tym czasie przebył? A, tak. Statek przebył 38 746 mil morskich. A dla ciekawostki powiem, że statek podbił do 23 portów. Kapitanem statku był Konstanty Maciejewicz. Statek Darpo Morza wrócił do portu w Polsce 3 września 1935 roku.